Pływająca baza nurkowa powstała w naszych marzeniach, realizując zajęcia nurkowe tutaj w Pile, nad jeziorem, ale też na licznych turnusach wyjazdowych, przenosząc naszych nurków po kilkadziesiąt metrów do wody, wyciągając ich z wody, widząc, ile my mamy kłopotów z logistyką i nasi podopieczni nurkowie, wiedzieliśmy, że musimy stworzyć taki obiekt, w którym będzie odpowiedni komfort prowadzenia zajęć nurkowych. Sama w sobie baza jest przygotowana dla osób ze wszystkimi niepełnosprawnościami, a myślę, że również innowacyjną rzeczą jest strefa tak zwana wytchnieniowa. My nazywamy to tą strefę, w której teraz jesteśmy, strefą dla osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami. Gdy przyprowadzamy osobę z niepełnosprawnością na jakąś tam terapię, to osoba opiekująca się ma po prostu czas wolny. No, obiekt ten posiada wszystkie przewidziane udogodnienia. Ja na własnym przykładzie mogę stwierdzić, że są jak najbardziej przydatne. Jestem osobą poruszającą się na wózku. Baza jest dostępna dla osób wszystkich chcących nurkować, które jeszcze nigdy nie próbowały, jak również dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnością, praktycznie każdą, mają pierwszeństwo do korzystania z bazy. Jest ona tak zbudowana, żeby była absolutnie dla każdego. Widzącego, niewidzącego, sprawnego ruchowo, niesprawnego ruchowo, osoby młodszej, osoby starszej, która już nie ma siły. Uznaliśmy, że jeżeli ten obiekt spełni potrzeby osób z dysfunkcjami i ograniczeniami, to na pewno będzie super komfortowy dla każdego. I mamy nadzieję, że taki jest i taki będzie.